Ponad 40% społeczeństwa cierpi z powodu niedożywienia. Przeważająca większość nie ma zapewnionej podstawowej opieki medycznej. Wielki głód w latach 90. XX wieku usunął z powierzchni ziemi aż 10% populacji. Z tego powodu Korea Północna otrzymuje sporą pomoc na skalę globalną. Przykładowo, w 2013 roku Korea Południowa udzieliła Północy wsparcia w wysokości 12 milionów dolarów. W latach 1995-2009 Stany Zjednoczone udzieliły wsparcia w wysokości 600 milionów dolarów. Tylko, że tak nie prezentuje się sytuacja w Korei Północnej. Tam władza zdołała przekonać ludność, że to tak nie jest. Że kraje zachodnie przekazują desperacką jałmużnę. To najwyższy przywódca popisuje się legendarnymi umiejętnościami negocjacyjnymi, które ukazują geniusz północno-koreańskiej polityki. I to mimo drakońskich, niesprawiedliwych sankcji Zachodu. Brazylia jest najbardziej utytułowanym zespołem w piłce nożnej. Wygrała na Mistrzostwach Świata 5-krotnie. Reprezentacja Korei Północnej w piłce nożnej w Mistrzostwach Świata brała udział 2-krotnie. W 1966 odpadli w ćwierćfinale, a w 2010 zatrzymali się na fazie grupowej. Do wszystkich pozostałych mistrzostw drużyna się nie zakwalifikowała. Według Korei Północnej inaczej było jednak w 2014 podczas mundialu w Brazylii, bo ten mundial tak się składa, że wygrali. Rozgromili Japonię 7-0. Rozprawili się z Amerykanami 4-0. Z Chinami 2-0. Portugalią 7-0. Niemcami 2-1. W półfinale zwyciężyli gładko z Koreą Południową 3-0. A w finale pokonali Brazylijczyków 8-1. Jest spora szansa, że jeśli uczyłeś się w polskiej szkole, to możesz niewiele wiedzieć na temat wojny koreańskiej. Nawet jeśli naszym sojusznikiem największym są Stany Zjednoczone, w końcu odegrały w nim znaczącą rolę. W konflikcie podzielony naród koreański walczył o to, kto zdominuje cały półwysep. Kapitalistyczna Korea Południowa uzyskała wsparcie Stanów Zjednoczonych, a komunizująca Północ otrzymała wsparcie Związku Sowieckiego i Chin. Zarówno źródła historyczne, amerykańskie, jak i postsowieckie, które się pootwierały po upadku Związku Sowieckiego. Te wszystkie źródła potwierdzają, że to Korea Północna zaatakowała Koreę Południową. Stany Zjednoczone dołączyły się do całej wojny, kiedy Korea Południowa została całkowicie zepchnięta na południe swojego kraju. Dzisiaj kraj Kimów, czyli Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, nauczyła swoje społeczeństwo i wciąż powtarza, że Amerykanie nie tylko pomogli opanowanemu południowi, ale w rzeczywistości podżegali do samego konfliktu od samego początku. Do tego stopnia ludność jest przepełniona propagandą, że obywatele są przekonani, że Waszyngton do dziś ponosi odpowiedzialność za podminowywanie dążeń do zjednoczenia Półwyspu. To z tego powodu zdecydowana większość obywateli Korei Północnej żywi urazy do krajów zachodnich. Koreańska Armia Ludowa według ranking Global Firepower w 2022 roku stanowiła 30. siłę militarną na świecie, gdzie budżet obronny przeważnie jest na poziomie 4,5 miliarda dolarów. Jest najbardziej zmilitaryzowanym krajem na świecie. Ma 4. co do liczebności armię świata, 1 200 000 personelu, w tym między innymi siły specjalne w ilości 180 tysięcy żołnierzy. Mają od groma nagromadzonego sprzętu i 8 ładunków jądrowych. Wszystko stanowi realne zagrożenie dla Seulu, ale że południe jest wspierane przez USA, to Koreańska Armia Ludowa raczej jest tylko lokalnym zagrożeniem. Tym niemniej Kim Jong-un raz po raz powtarza, że jego kraj jest światową potęgą militarną, że jest mocarstwem atomowym, no i że udało się zademonstrować całej planecie, że mimo najgorszych sankcji kraj prezentuje status militarnej potęgi najwyższych lotów.
Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje dostęp do internetu jako podstawowe prawo człowieka i czy można się dziwić, że Korea Północna jest innego zdania? Ludzie nie mają pojęcia zielonego o tym, że istnieje coś takiego jak ogólnoświatowa sieć. Zamiast tego ludzie wierzą i doświadczyć mogą, jeśli tego chcą, intranetu, czyli północno-koreańskiej wersji internetu. Co prawda jest to wyjątkowo mocno uproszczony system, gdzie użytkownicy nie muszą się przejmować, którą z miliardów stron przejrzeć, bo władze doszły do wniosku, że wystarczy z tych stron 26. Każda jest kontrolowana przez państwo. Można obejrzeć mnóstwo filmów propagandowych, czy dowiedzieć się, jak przygotować jakiś przepis kulinarny. Internet jest ukrywany przed obywatelami, ale nie przed wszystkimi. Jedynie nieliczni mają dostęp. Elita, instytucje edukacyjne, no i służby bezpieczeństwa. W krajach zachodnich mamy dosyć jasne rozróżnienie tego, kogo podziwiamy i kogo potępiamy. I podręczniki poświęcone historii nie szczędzą nam szczegółów. Takie coś nie ma miejsca w Korei Północnej. Tu czci się dyktatorów odpowiedzialnych za masowe mordy na własnych obywatelach. W świetle Jupiterów stawiani są na równi Józef Stalin czy Mao Tse-tung. Tak wynika z relacji do BBC. Są oni wielkimi postaciami historycznymi, którzy odznaczyli się wspaniałymi czynami. Natomiast tacy bojownicy o prawa człowieka, jak chociażby sławny na prawie cały świat Nelson Mandela, o nim podręczniki w północno-koreańskich szkołach nikt nie wspomina. Takie postrzeganie historii wynika ze wsparcia udzielonego krajowi Kimów ze strony zarówno Związku Sowieckiego, jak i Chin. Kim Jong-il był niesamowitym przywódcą, któremu przypisywano praktycznie wszelkie dobro, które można było na ziemi napotkać. Wyleczył AIDS, potrafił jeździć samochodem w wieku 3 lat, no i oczywiście nigdy nie robił kupy. Dosyć ciekawą informacją jest to, że Kim Jong-il był międzynarodową ikoną mody. Oficjalne stanowisko Pjongjangu jest takie, że słynny kombinezon Kima, kiedy był w średnim wieku, został zaprojektowany przez bliżej nieokreślonego francuskiego projektanta mody, a zaraz po tym kombinezon był na ustach wszystkich i stał się oczywiście światową sensacją. Nie zapominajmy, że mówimy o człowieku, który w opinii swojej ludności wymyślił hamburgera w 2000 roku. Fake newsy zagościły w naszym życiu na stałe. Te pojawiły się również w kraju Kimów. Różnica jednak polega na tym, że w krajach zachodnich takie fake newsy są piętnowane, natomiast te w Korei Północnej są mile widziane w każdym wydaniu wiadomości. Wszelkie przejawy odmiennych myśli są surowo i z miejsca tępione. Inne poglądy oznaczają brutalne kary. Według Reporterów bez Granic kraj Kimów zajmuje ostatnie miejsce pod kątem praw do wolności prasy. Najważniejsze, że według obywateli kraj ma do zaprezentowania same triumfalne wieści i to często pochodzące z zagranicy. Według koreańskiej centralnej agencji informacyjnej, rzecz jasna kontrolowanej przez władzę, społeczność międzynarodowa chwali politykę i przywództwo Korei Północnej. Obywatele są przekonani, że społeczność międzynarodowa bardzo często analizuje i przyklaskuje północno-koreańskiej filozofii na całym świecie. Najbardziej przekonującym kłamstwem, jakim się faszeruje północno-koreańskie mózgi, to to, że widmo amerykańskiej inwazji jest nieuniknione i może ono nastąpić dosłownie w każdej chwili. Z relacji wiadomo, że 2-3-latkom w Korei Północnej tłumaczy się, że USA, Japonia i Korea Południowa ze sobą spiskują po to, by zniszczyć ich domy i odebrać im życie. Ta retoryka w dużym stopniu wyjaśnia i usprawiedliwia politykę Korei Północnej dotyczącą dalekosiężnego zamordyzmu. Łatwiej jest zaakceptować ograniczenia wolności osobistej czy obowiązkową służbę wojskową, jeśli imperialne buty maszerują ku ich granicom. Taką narrację wspierają i zdają się potwierdzać cykliczne wspólne ćwiczenia wojskowe USA i Korei Południowej. Dlatego przeciętny obywatel jest święcie przekonany, że kraje zachodnie nieustannie czekają na najdogodniejszy moment do ataku. Zachód od lat obserwuje narastający kryzys nuklearny na Półwyspie Koreańskim. Wiadomo, że dyktatura Kima jest w stanie uderzyć swoim arsenałem. Pytanie tylko brzmi, w kogo celują i z jaką siłą rażenia. To, jaką potęgą może Pjongjang celować, przedstawiają rozliczne plakaty, gdzie widać, jak żołnierze północno-koreańscy obracają w perzynę Waszyngton, gdzie widać, jak rakieta jądrowa równa z ziemią stolicę Amerykanów, po czym cała Ameryka pada na kolana przed Kim Jong-un.
Neptunem. Z tego, co zaobserwowano jeszcze w 2017, można założyć, że teoretycznie pociski typu Xuansong 14 mogłyby dotrzeć do wybrzeży Ameryki. Zdaniem specjalistów, obracanie amerykańskiej stolicy w pył to pomyłka, ponieważ nawet jeśli rakieta miałaby dotrzeć do Waszyngtonu, to nie mogłaby ona uczynić większych szkód. Dodawanie głowicy nuklearnej spowodowałoby zbyt duże obciążenie i już nie wiadomo, dokąd taka ich rakieta by mogła dolecieć. Korea Północna rozmija się z prawdą na temat wojny koreańskiej, gdzie wyolbrzymiają akty przemocy, rzekomo wykonane przez amerykańskich żołnierzy. Według oficjalnych danych Pjongjangu USA ponosi odpowiedzialność za masakrę w Sinchon, gdzie zamordowano aż 35 tysięcy północno-koreańskich cywilów. Chociaż Amerykanie faktycznie bombardowali bezlitośnie Półwysep Koreański i prezydent USA Bill Clinton wyrażał ubolewanie z tego tytułu w 2001, to do dziś historycy nie znaleźli żadnych przekonujących dowodów na to, że odpowiedzialność za masakrę ponoszą faktycznie Amerykanie. Historycy są raczej jednoznacznie zdania, że rzeź była wynikiem ataków rywalizujących ze sobą o wpływy frakcji komunistycznych, którzy zbuntowali się przeciwko Kim Il-sungowi. Obiektywności rzecz jasna władzom brakuje i specjalnie na miejscu zbrodni postawiono muzeum, gdzie przedstawione są propagandowe obrazy przedstawiające dantejskie sceny z udziałem amerykańskich żołnierzy. Dla Zachodu nie ma żadnej wątpliwości, że Korea Południowa z PKB w 2021 na poziomie ponad 1 tryliarda 800 trylionów dolarów i szalenie mocno rozwiniętą gospodarką jest zdecydowanie bardziej zaawansowana niż jej sąsiad z północy. Z tego co wiadomo, w 2016 PKB Korei Północnej wynosiło ponad 28 miliardów dolarów. Północ, bez dwóch zdań, jest kilkaset razy biedniejszym krajem od swojego południowego sąsiada i dysponuje przestarzałą, ledwo dychającą infrastrukturą. To wszystko jednak nie przeszkadza rządowi w Pjongjangu uparcie przedstawiać swoim obywatelom, że krajem, mlekiem i miodem opływającym jest właśnie północ. Korea Południowa jest przedstawiona jako biedniejszy z dwóch krajów. Biedny pod kątem zarówno materialnym, jak i moralnym. Do najbardziej spektakularnych prób przekonywania własnych obywateli, że na południu jest gorzej, należy zaliczyć porywanie tych, co zbiegli na południe, a następnie zmuszanie ich do potępiania, zepsucia i biedy na południu. Taki los spotkał między innymi gwiazdę reality show Korei Północnej Lim Ji-hyun. Ta zbiegła z kraju. Została złapana przez tajne służby Kima, a następnie występowała w telewizji propagandowej, potępiając kapitalistyczne południe. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jeżeli się nie podobało, dajcie kciuki w dół. A jak się średnio podobało, dajcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was se pomyśli, jak to wspaniale musi być w Korei Północnej. Czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.